Cześć, z tej strony Mateusz Badadyk, Instytut Misesa. Jest ze mną jak zwykle Krzysiek Turowski. Cześć Krzyśku. Cześć. I ponownie chcemy porozmawiać z Wami o książkach. Tym razem zdecydowanie większy kaliber niż ostatnio. Dwie duże księgi, które pięknie wyglądają na półce, ale też naszym zdaniem warto zajrzeć do tego, co mają w środku. Czyli Ludzkie działanie Ludwiga von Misesa i Ekonomia wolnego rynku Maryja Rothbarda, dwa austriackie ekonomiczne traktaty. W jakiej kolejności o nich będziemy mówić? Może, nie wiem, bo to można na dwa sposoby, czyli w takiej kolejności jak czytaliśmy, nie wiem w jakiej kolejności ty się zapoznawałeś, ja czytałem wcześniej, no tak od deski do deski, to przypuszczam, że i czytałem, polecałbym Ekonomię wolnego rynku. Ludzkie działanie to już tak bardziej na wyrywki, już będąc zaznajomionym z całą literaturą austriacką, raczej uzupełniałem, natomiast no, historycznie to Mises pisał pierwszy, a Rothbard tylko założył sobie, żeby napisać przystępne wprowadzenie, co stopniowo rozrosło mu się w cały traktat, który jest nie chudszy niż Ludzkie działanie. Znaczy, oba dzieła mają po 800 stron, no to są jednak solidne pozycje, więc nie wiem, a ty jak czytałeś? Ja czytałem najpierw Ludzkie działanie, potem Ekonomię wolnego rynku, więc możemy od tego zacząć. Generalnie ta książka, czyli Ludzkie działanie, ja mam bardzo nietypową okładkę, bo jest po prostu od introligatora, bo moja oryginalna się trochę rozwaliła, więc żona jak zobaczyła, w jakim stanie mam to Ludzkie działanie, to poszła do introligatora i jako jeden z prezentów, nie wiem, na urodziny czy coś takiego, taką właśnie ładniejszą okładkę dostałem. Ta książka powstała równo 75 lat temu, zdaje się. 5 lat temu powiedzieliśmy 70-lecie ludzkiego działania. Widzę, że w Stanach Zjednoczonych Mises Instytut obchodzi 75-lecie w tym roku. Różnego rodzaju akcje mają z tym związane. I jest to książka, która no, moje życie dość mocno zmieniła, bo jak ja ją przeczytałem, to byłem na trzecim roku studiów ekonomicznych, jeśli dobrze pamiętam. Właśnie w 2007 roku wyszło polskie wydanie Ludzkiego działania. Gdzieś tam się dowiedziałem z internetu czy prasy, że taka ważna książka wyszła, więc na gwiazdkę sobie zażyczyłem, żeby taką książkę dostać, i dostałem. I zacząłem czytać i był to moment swego rodzaju olśnienia, że tak, to co mi jakby na tych zajęciach przez 2 lata z teorii ekonomii nie pasowało, czego nie potrafiłem jakby tak zwerbalizować i przemyśleć od A do Z, to właśnie znalazłem w tej książce, która zaproponowała zupełnie inną wizję teorii ekonomii, taka, która wydaje mi się dużo bardziej spójna. I pomimo tego, że momentami wydaje się, że jakby może powiedzieć nieco mniej, to jednak wydaje się szalenie użytecznym narzędziem do tego, żeby rozumieć to, co się dzieje wokół w rzeczywistości gospodarczej. To tyle a propos mojej historii, ale jakby przejdźmy może do tego, kiedy według ciebie po tę książkę warto sięgnąć, co warto wiedzieć wcześniej. I jakby powiedzmy też trochę, nie wiem, jakim to jest językiem napisane, na ile to jest trudne, łatwe. Jak na każde pytanie, jakby odpowiedział każdy dobry ekonomista, który by siedział na moim miejscu, odpowiedź pewnie brzmi: to zależy. Na pewno nie polecałbym początkującym, chociaż są też ludzie z takimi ambicjami, którzy już po takim pobieżnym zapoznaniu się z tym, czym jest szkoła austriacka, nie wiem, przez portal Mises.pl lub przez takie krótsze teksty, od razu wzięli byka za rogi i przystąpili do czytania właśnie Ludzkiego działania. Natomiast wydaje mi się, że w większości przypadków lepiej jest wziąć to już mając za sobą lekturę chociażby tych książek, które polecaliśmy w poprzednim odcinku, i już będąc zaznajomionym z pewnymi podstawami, tak żeby po prostu wziąć tę książkę, przeczytać i uporządkować sobie, poukładać wszystkie puzzle we właściwe miejsca. Bo tutaj znajdziemy wykład praktycznie całego paradygmatu austriackiego, od podstaw, od wstępu metodologicznego, poprzez właśnie koncepcję teorii wymiany katalaktyki, też fundamentalną, centralną w gruncie rzeczy dla szkoły austriackiej, debatę kalkulacyjną i wnioski z koncepcji właśnie kalkulacji, a także rozwiniętą teorię cykli koniunkturalnych, no i wiele uwag pobocznych różnych. Więc tutaj to jest już całość zintegrowana i bardzo przeplatająca się. I traktat, który w zasadzie obejmuje
całość wiedzy na tyle, na ile ona była dostępna Misesowi w 49. Ja bym powiedział, że jak ktoś weźmie tę książkę do ręki i zacznie ją czytać od początku, to jakby ma, to jest o tyle ciekawe, przed sobą chyba trzy najtrudniejsze rozdziały na początek, a później to może iść trochę łatwiej, bo jakby pierwsze trzy rozdziały dotyczą jakby tego, czym ekonomia jest, a czym nie jest, i takie bardziej kwestie metodologiczne poruszają, i tam pojawia się dużo jakichś terminów filozoficznych. Jest jakaś tam konkretna, powiedzmy, że kantowska interpretacja tego, co Mises uważał o swojej metodologii. I osobom niezaznajomionym jakby z dyskusjami filozoficznymi to może wydać się trudne. Natomiast później jakby można sobie radzić dużo łatwiej. Takie mam wrażenie, nie wiem, ty jakby no, kończyłeś studia filozoficzne, więc pewnie może tak tego nie odczuwałeś, ale czy wydaje ci się, że późniejsze rozdziały są łatwiejsze i ewentualnie można na początek z tych trzech pierwszych sobie zrezygnować, jak ktoś się nie czuje silny w tej dyskusji? To znaczy tak, ja bardzo, bardzo lubię i chyba jakbym miał wskazać taką część ludzkiego działania, do której wracałem najwcześniej, to jest zdecydowanie część pierwsza, część metodologiczna. Natomiast przyznaję, że rzeczywiście dla kogoś zwłaszcza zainteresowanego ekonomią, to te części już od teorii społeczeństwa Misesa, czyli od części drugiej, część trzecia, czyli kalkulacja i dalsze części, mogą być prostsze. Niektóre to jest części, to ja w ogóle mam wrażenie, że do dzisiaj są takim standardem wykładu, czyli tego, co człowiek, który być może nie będzie się interesował najnowszymi osiągnięciami szkoły austriackiej, ale chce znać taki twardy rdzeń, paradygmat szkoły austriackiej, no to powinien się zapoznać, jak na przykład znakomita moim zdaniem część o kalkulacji ekonomicznej, ale też nie jest tak, że jak czytałem, to nie było trochę trudniejszych rozdziałów. Na przykład część dotycząca cen czy dotycząca stopy procentowej, one są takie dość bardzo lakonicznie opisane, zwłaszcza jak porównamy to z drugą książką, którą dzisiaj będziemy omawiać, czyli z ekonomią wolnego rynku, gdzie Rothbard też chyba zauważył te pewne niedociągnięcia czy pewne skróty, z których korzystał Mises, zakładając być może już to, że z innych dzieł szkoły austriackiej już czytelnicy to wiedzą i przez to uzupełnił. Więc to jest tak, że ja lubię wracać do konkretnych rozdziałów, do konkretnych części, ale też ma taką świadomość, że pewne części Mises zakładał, że już są opracowane. Teorią ceny omówił, ale omówił na bardzo skrótowym poziomie, tak samo z teorią procentu. Założył, że to już było wyłożone u Mengera, u Bimberga i że nie musi do tego aż wracać w takim stopniu jak na przykład do kalkulacji czy do cykli. To ja może jeszcze bym powiedział, że tę książkę, czasami jej fragmenty daję studentom do przeczytania na ćwiczeniach i raczej są w stanie je zrozumieć. To jest jakaś taka, nie wiem, no, próba, którą można mieć, ale no, są to raczej części, nie wiem, na przykład, nie wiem, o rozwoju gospodarczym czy właśnie o kalkulacji ekonomicznej i jest w miarę okej. Tak bym to określił. Wydaje się to cały czas komunikatywne. I oczywiście warto pamiętać o tym, że z tej książki nagraliśmy też audiobooka czytanego przez Tomka Agęckiego i można tego audiobooka sobie odsłuchać na stronie audiobookmises.pl. Jeśli tylko zapiszecie się na nasz newsletter, to można całości tej książki odsłuchać, jak i tam poszczególnych rozdziałów. A oprócz tego można ją także nabyć na stronach z audiobookami. Książka jest także oczywiście dostępna w naszym sklepie. Sklep Mises.pl. Tak samo jak i druga książka, która nie jest jakby wydawnictwem jedynie Instytutu Misesa, ale jest to wynik kooperacji Fior Publishing, czyli obecnie Freedom Publishing i właśnie naszego instytutu. I ta książka to jest drugie wydanie w Ekonomii Wolnego Rynku po polsku. Wcześniej była wydana w trzech tomach, ale jakby postanowiliśmy wydać ją też takim pomnikowym, jednotomowym wydaniu w twardej oprawie po przeprowadzeniu jeszcze pewnej redakcji naukowej po to, żeby to tłumaczenie było jak najlepsze i nieco je względem tego pierwszego wydania poprawiliśmy. To może powiedzmy o tym, czym się te książki różnią.
Ja chciałbym jeszcze dodać, że w drugim wydaniu są też nieocenione przypisy redaktora, czyli Marcina Zielińskiego, który też lektura z tych przypisów jest dodatkowym komentarzem, w części wręcz poprawiającym pewne luki, które występują w ekonomii wolnego rynku. Rzadko, bo rzadko. Książka jest na bardzo dobrym poziomie. To, że w przypadku Rodbarta, nie chcę to nic zwykle są Rodbarta jakieś błędy zaokrągle i liczbowe i tym podobne, ale tak, przepisy. Tak, właśnie jakieś rachunkowe rzeczy, ale poprawia i też dodaje komentarz czasami rozjaśniający, jeżeli miał wrażenie, że jakieś zdanie jest być może niezręcznie sformułowane. Może byś powiedział, skąd się ta książka wzięła, bo zacząłeś o tym mówić. Tak, znaczy ogólnie Rothbard jako lata 60. u Rothbarda to był bardzo produktywny okres. Jeżeli spojrzymy nawet na to, co zostało wydane w języku polskim, no to są takie dwie fundamentalne prace, które chyba są najbardziej znane z dorobku Maria Rothbarda, czyli właśnie Wielki Kryzys w Ameryce i Ekonomia Wolnego Rynku. I Ekonomia Wolnego Rynku z założenia powstała jako podręcznik, który miał w ramach pracy Rothbarda finansowanej przez Volcker Fund miał być po prostu wprowadzeniem do ludzkiego działania, czy jakąś taką przystępniejszą wersję. Ale Rothbard pracując zauważył, że z jednej strony pewne części ludzkiego działania są słabiej wyjaśnione, na przykład mało jest stosunkowo poświęcone kwestii produkcji, a z drugiej strony zaczął też mieć taki pomysł, żeby włączyć pewne elementy, które były jak najbardziej kompatybilne ze szkołą austriacką, takie jak na przykład teoria czystej stopy procentowej Franka Fettera, z którą Mises jak najbardziej jest spójny, ale też nie włączył wszystkich elementów, o których pisał chociażby Fetter czy inni ekonomiści pokrewni. No i postanowił też rozbudowywać i stopniowo rozrosło się to w 800-stronicowy traktat, który jest kongenialnym, ale jednak mimo wszystko trochę innym podejściem do tego, co jest w ludzkim działaniu. Więc to są dwie książki, które traktują o tym samym, ale widać, że jest położony trochę inny nacisk na różne elementy w każdym. Tak, jeszcze można powiedzieć, że ta książka była pierwotnie nieco dłuższa, natomiast jakby redaktorzy wymogli to, żeby ostatnią część poświęconą analizie interwencjonizmu skrócił do jednego rozdziału Rothbard, a później jako osobna książka Power and Market ten rozdział jakby w całości wyszedł. Po polsku zdaje się, że tytuł to interwencjonizm, czyli władza a rynek. Więc tutaj jakby ta nasza wersja to jest ta wersja z tym jakby skompresowanym ostatnim rozdziałem, który i tak jest jakby świetną teorią interwencji i właśnie jak można by wskazywać, gdzie Rothbard jakby właśnie uzupełnił jakoś to, co Mises pisał, to jakby usystematyzowanie tej teorii interwencji wydaje mi się jednym z takich punktów, który można wskazać obok oczywiście tej teorii produkcji, o której ty mówiłeś. Natomiast jakby tutaj powiedziałbym, że w tej książce jest tak, że poziom trudności rośnie z każdym rozdziałem. Pierwsze cztery rozdziały są naprawdę bardzo przystępne i jakby ktoś po prostu, nie wiem, chciałby otworzyć podręcznik do ekonomii i się nauczyć jej podstaw, to może przeczytać cztery pierwsze rozdziały ekonomii wolnego rynku i tam jakby jak się pojawiają nowe słowa, terminy i tak dalej, to one są natychmiast objaśniane. W przeciwieństwie do ludzkiego działania tutaj pojawiają się różnego rodzaju wykresy, diagramy ilustrujące tok wywodu, bo w ludzkim działaniu nie ma ani jednego wykresu. Czasami pojawiają się jakieś tam algebraiczne zapisy, ale są to rzeczy nieszczególnie ważne dla Misesa. U Rothbarda znajdziemy typowe krzywe popytu i podaży i właśnie znajdziemy takie bombowerkowskie wyjaśnienie tego, skąd się biorą ceny na rynku, analizę tych par krańcowych, co Mises jakby uważa, no tak jest, przecież nie będziemy tam wymieniać tych beczek ryb na konie, dajcie spokój, no szanujmy się. Rothbard krok po kroku nas w tego typu transakcje wprowadza, przez co jakby ta książka, znaczy początkowe rozdziały są dużo przystępniejsze dla kogoś, kto zaczyna swoją przygodę z ekonomią i z tego powodu można do niej zajrzeć wcześniej. Też tak bym powiedział, zgodził się z tym, co mówiłeś
na początku. Natomiast jak już zaczyna się ta teoria produkcji, te rozdziały 5-9, jeśli mnie pamięć nie myli, to tam już poziom trudności i abstrakcji rośnie bardzo mocno i tak jak u Misesa te rozdziały 1-3 mogą być takie, że człowiek się odbije od muru i odejdzie, tak ta teoria produkcji u Rothbarda się może być takim punktem, przy którym się stwierdzi, to jednak jest dla mnie za szybko i za dużo i nie wiem, może jeszcze trochę poczekam, inne rzeczy przeczytam, więc nie jest tak, że jest to książka taka dla wszystkich. Natomiast jakby tu trudność polega na tym, że po prostu nagromadzenie i rozwój tej teorii w ekonomii w kolejnych rozdziałach jest po prostu bardzo duży i wywody, które Rothbard prowadzi, czasami są dość skomplikowane. Natomiast jak się przez to przebrnie, to naprawdę satysfakcja intelektualna jest duża. Takie, zdarzyło mi się chyba powiedzieć coś takiego, że jak tę książkę przeczytałem od deski do deski, robiąc sobie notatki jeszcze w tym trzytomowym polskim wydaniu, tak po przeczytaniu całości tak stwierdziłem, kurczę, teraz to się naprawdę czuję, że jestem ekonomistą, że jakby ten zasób mojej wiedzy wzrósł dramatycznie, więc a tu jakby było już na przykład po przeczytaniu Ludzkiego działania czy wielu innych austriackich tekstów, jakoś tak czułem się, że ta moja wiedza jest dużo lepiej ugruntowana po tym, jak Rothbarda przeczytałem. Znaczy, to ja też się muszę zgodzić zdecydowanie, że jest to książka, której myślę, że można dużo mieć korzyści, czytając ją po kilka razy, albo właśnie czytając do tego momentu, do którego natrafimy na jakiś trudniejszy fragment, czy przeczekać, czy próbować zapoznać się z nieco z innymi materiałami na ten temat, bo też trzeba jasno powiedzieć, że jest dużo materiałów, które popularyzują wątki z obu dzieł i może spróbować wrócić, przeczytać jeszcze raz, a czasami nawet specjaliści, czy tacy ekonomiści, jak już stała kadra od Instytutu Misesa, która pierwszą lekturę obu dzieł miała kilkanaście lat temu, wraca i czyta na nowo i też znajduje nowe wątki. Tutaj myślę, że nie będzie specjalnym zaskoczeniem, jeśli powiem, że w Mises Institute w Alabamie to właśnie te dwie książki stanowią podstawę corocznego seminarium, gdzie właśnie kadra wraz z zaproszonymi uczestnikami omawia, a to w jednym roku ludzkie działania, a to w drugim roku ekonomię wolnego rynku. I za każdym razem wychodzą jakieś nowe wątki. I oczywiście uczestnicy się zmieniają, ale to tak jest, że kadra raz na jakiś czas właśnie zapoznaje się na nowo z tekstem i też ma swoje pewne nowe refleksje, czy takie pewne obserwacje po latach. Więc naprawdę, to jest tak, że to trzeba traktować jako pełnowymiarowy traktat ekonomiczny, który nie jest po prostu przeczytać, zdać, zapomnieć, tylko tutaj można, czytając pierwszy raz, można nie wyłapać wszystkiego, czytając drugi raz, można zrozumieć pewne argumenty, a czytając trzeci, można dostrzec pewne wątki, które na przykład zasługują na dalsze zbadanie. Więc tu jest dla każdego coś miłego. Tak, natomiast jakby nie chciałbym, żeby widzowie odnieśli wrażenie, że z jakiegoś względu na przykład uważam, że ten traktat Rothbarda jest lepszy od Misesa, bo jakby o ile właśnie powiedziałbym, że ten Rothbard jest jakiś taki bardziej uporządkowany i dużo bardziej krok po kroku wszystkie rzeczy wprowadza i tak jasno tłumaczy, jasno definiuje i przeprowadza czytelnika przez całość. Misesa też jest porządek, ale on nie jest aż tak duży, takie mam wrażenie. Natomiast są kwestie, których zrozumienie z samej lektury Rothbarda byłoby nieco niewystarczające. Na przykład wydaje mi się właśnie, że kwestia na przykład zagadnień związanych z przedsiębiorczością jest dużo lepiej i właśnie kalkulacją ekonomiczną jest dużo lepiej wyjaśniona w ludzkim działaniu. I jakby ten traktat Rothbarda jest taki, powiedzmy, bardzo równowagowy. Tam oczywiście jest element, że dodajemy w końcu przedsiębiorczość, zyski i straty przy tej teorii produkcji, ale jakby tam mam wrażenie, że nie wybrzmiały wszystkie rzeczy tak mocno, jak powinny. I też jakby widać, że samej kalkulacji ekonomicznej nie poświęca aż tyle miejsca. To u Rothbarda wydaje się, że jest to bardziej procedura księgowa, a nie takie fundamentalne intelektualne narzędzie, które sprawia, że nasza cywilizacja może wyglądać tak dobrze, jak wygląda, jak to jest u Misesa, więc
Grzybacze czytać obie te książki, tak mówiąc w skrócie. Tak, ja też byłem, szczerze mówiąc, zaskoczony, jak pierwszy raz czytałem Ekonomię wolnego rynku, że w zasadzie cyklowi nie jest poświęcony nawet osobny rozdział, i tylko jest, to jest, nie wiem, 1/3 może rozdziału bodajże 11, czyli tego o pieniądzu, jest poświęcony. A jeżeli ktoś chciałby na przykład o cyklu, to jest zresztą pisane równolegle z Ekonomią wolnego rynku, też Wielki kryzys w Ameryce, i tam jest rozdział wprowadzający, który na dobrą sprawę ma nawet, może być trochę lepszym akurat w tym względzie tekstem omawiającym cykle koniunkturalne. A więc akurat to jest tak, że czasami też warto porównać, warto sięgnąć na przykład tego, co Rothbard pisał równolegle. Jeżeli chodzi o ludzkie działanie, to ja zawsze, już pomijając, już po raz kolejny chwalimy tę część o kalkulacji ekonomicznej, ale generalnie jeżeli dyskusja, widać jak trochę dyskusja się rozwinęła, czy Mises pisał to jeszcze w latach 40., czy zaczynał w ogóle pisanie pewnie w latach 30. Znaczy chyba na początku lat 40. wyszło na Signal Ekonomii, tak? 41. czy jakoś tak, więc większość była pisana w Genewie w drugiej połowie lat 30., tak chyba trzeba by powiedzieć. Później tłumaczona i zmieniana przy wersji angielskiej, ale jakby w dużej mierze było to powtórzenie tego niemieckiego wydania. Tak, natomiast jest tak, że rzeczywiście Mises nie zawiera wielu odniesień już do takiej ustabilizowanej dyskusji neoklasycznej, jaka się wyłoniła po II wojnie światowej, czy gdzieś w latach właśnie 40. i 50. A u Rothbarda znajdziemy anotacje, które były też na bieżąco w czasie pisania. To były dyskusje, które były w latach 50., 60. dotyczące pieniądza, dotyczące właśnie procentu. Przy czym mimo wszystko to jest tak, że te książki są bardzo komplementarne. Znaczy dobrze jest przeczytać jedno, żeby mieć bardziej, może taką neoklasycyzującą lekko perspektywę Rothbarda i taką perspektywę właśnie zupełnie pozbawioną tych wątków u Misesa, żeby mieć oba spojrzenia. No i też nie należy zapominać, że Mises traktuje swój traktat ekonomiczny jako wychodzący szerzej poza ekonomię w takim Rothbardowym rozumieniu i też porusza kwestie związane z wojną, których u Rothbarda, no być może pewnie byśmy byli w stanie znaleźć pewne wątki w interwencji, ale z drugiej strony to jest tak, że Rothbard z góry w rozdziale drugim zakłada, że mówi o systemie własności prywatnej. I on bardzo konsekwentnie w tym sensie definiuje. No i z trzeciej strony u Rothbarda nie znajdziemy rozważań takich, które stanowią ostatnią część ludzkiego działania, czyli ogólnie o kwestiach edukacyjnych i o znaczeniu ekonomii dla życia. Tak, to jest powiedzmy taki już bardziej pedagogiczny chyba wątek w traktacie Misesa. No i pewnie ta teoria w ogóle genezy społeczeństwa jest dużo mniej rozwinięta i wpływ generalnie idei na to, co się w społeczeństwie dzieje, to też jakby u Misesa są ważne wątki i jakby co też u Misesa jest ciekawe, ważne i dobre jest to, że jest rozdział teoretyczny o zagadnieniu X i na końcu tego rozdziału często pojawia się jakby taki osobny apendyks, zwykle tam kursywą zatytułowane inaczej, który omawia jakiś historyczny przypadek tego, kiedy to zagadnienie miało znaczenie. I tak wychodzą z tego takie właśnie mini esejki, tak? Na przykład ten o przyczynach upadku starożytnego Rzymu, czy nie wiem, o jakichś zagadnieniach związanych ze standardem złota, czy o ruchu związkowym, czy o czymkolwiek innym. Jest dużo takich historycznych odniesień, które no, pomagają jakoś tak zobrazować to co mi się spisze o teorii ekonomii. I też jakby warto zauważyć, że chociaż pewnie wielu zna Rothbarda jako twórcę współczesnego libertarianizmu w jakimś sensie, to ta jego książka jest taka bardzo sucha i unikająca sądów wartościujących. Wydaje mi się, że na tyle, na ile się da, to 10 na 10 można mu tu przyznać, nawet omawiając teorię interwencji, tam się gryzł język mocno i nie pisał, co myśli o tych wszystkich urzędnikach,
zwolennikach. Natomiast Mises jakby jasno opowiada się po stronie liberalizmu i tłumaczy to, że właśnie liberalizm jest jakby wynikiem zastosowania ekonomii do myślenia o społeczeństwie i wynikiem takiej prostej chęci tego, żeby ludzie żyli dłużej, dostatniej, większej harmonii. Wprost jakby wielokrotnie opowiada się po konkretnych stronach sporów normatywnych. Pomimo tego, że jakby tak, tutaj piszemy ekonomię, ona jest wolna od wartościowania, ale jak się tylko to zrozumiecie, co tutaj napisałem, no to musicie być, nie wiem, za pracą dzieci w kopalniach albo innym ważnym osiągnięciem kapitalizmu. Tak, znaczy Rothbard jedno, na czym buduje cały ten gmach ekonomii, czego Mises tak nie eksponuje, czy u Misesa jest to razem w pakiecie właśnie w tych wszystkich wątkach liberalnych. Rothbard mówi, że jemu wystarczy jeden element, czyli własność. I dlatego też to jest, u Rothbarda to jest tak, że po pierwszym rozdziale wprowadzającym, drugi rozdział jest cały poświęcony własności. I całym omówieniu, już mając te kwestie wyjaśnione, żadne kwestie normatywne nie są poruszane i to jest fundament, który absolutnie mu wystarczy do tego, żeby to omawiać. I właściwie to jest ten rozdział, który narzuca ramy pozwalające dyskutować właśnie kwestie cen, produkcji, procentu, pieniądza. A to jeszcze tylko bym dodał, że to z kolei co u Rothbarda jest dobre, czego nie ma u Misesa. Trochę o tym mówiłeś, ale myślę, to może bardziej wybrzmieć. Jest to, że na przykład mamy krytykę już jakby powojennych teorii ekonomicznych, które do dzisiaj są w podręcznikach, więc mamy na przykład krytykę keynesizmu, tak, i keynesowskiego krzyża, mnożnika, etc. A jakby, no, jak otworzymy dowolny podręcznik z makroekonomii, no to jest to rzecz, którą studenci jakby dostają od razu na pierwszy rzut jako podstawy makroekonomii i święto objawiona. Prawda, i właśnie taka hinduska ekonomistka Shudwa Shenoy kiedyś napisała, że właśnie ta książka Rothbarda była dla niej niezwykle ważna, bo szła na uniwersytet uczyć się ekonomii, potem wracała do domu i czytała u Rothbarda krytykę tego, co usłyszała na wykładzie, i to było takie bardzo cenne doświadczenie intelektualne. I oczywiście trochę się dydaktyka ekonomii zmieniła przez te 60 lat, ale jeśli chodzi na przykład o podstawy makroekonomii, to tutaj naprawdę co w tej książce się znajdzie, to jest cały czas bardzo cenne i aktualne. Więc może jakoś tak podsumowując, to dla kogo są te książki, kto powinien wejść na sklep mises.pl i je zakupić, albo wybrać się do najbliższej biblioteki, spróbować je znaleźć? Ktoś, kto chce zapoznać się z tym takim paradygmatem szkoły austriackiej w kompletnym wydaniu od A do Z, czy przynajmniej takim podręczniku szkoły austriackiej, czy takiej podstawowej wersji tego, co jest poprawną teorią ekonomiczną, tak jak ją wykładała szkoła austriacka. Bo to jest oba dzieła, jakkolwiek to są traktaty, oba dzieła też można potraktować w sposób właśnie podręcznikowy, o tyle, że zawierają pełną panoramę zagadnień i starają się każdy na swój sposób ułożyć to wszystko i pokazać integrację pomiędzy różnymi częściami. To też jest duża zaleta. Więc jeżeli ktoś dotychczas czytał wycinkowo, tak jak na przykład czytał o właśnie ekonomii w jednej lekcji Hazlita, czy czytał jakieś wybrane eseje Bastiata, czy pewne drobniejsze prace, to tu może się zapoznać z pełnym bogactwem i z pełną teorią. I też nie należy, tak jak już o tym mówiliśmy, zrażać się tym, że pewne elementy mogą wydawać się trochę trudniejsze, czy nie od razu się przyswoi 800 stron treści. Więc każdy, kto jest zaawansowany szkołą austriacką, jest gotowy na to, żeby zapoznać się z całym bogactwem tych teorii, jakie są oferowane. To jeszcze może dodam, że takim pewnie też wyznacznikiem tego, kiedy już jesteśmy gotowi do tego, żeby to przeczytać, jest to, że pewnie jeśli komuś chciało się obejrzeć jak na przykład całą playlistę filmików z konkretnej szkoły ekonomicznej i właśnie jakby naszą wersję, naszą interpretację tego, co jest w tych książkach, już usłyszał, to wydaje mi się, że to też może być coś, co sugeruje, że
ta osoba już powinna sięgnąć do tych, powiedzmy, ala źródłowych tekstów, a nie tylko do tych wykładów, które my co jakiś czas mówimy, bo tam w tych pierwszych, powiedzmy, 10-11 wykładach na każdej szkole ekonomicznej, to do pewnego stopnia próbujemy streścić to, co jest w tych dwóch grubych książkach. To oczywiście nie jest możliwe, ale no, jeśli będziecie czytać te książki, no, to zobaczycie, że co niektóre wykłady to są po prostu wyciągiem z tego, czasami bardziej z tego, czasami bardziej, powiedzmy, z Rothbarda, bardziej z Misesa, czasami jest to mieszanka obu, ale jak najbardziej jest to jakby taka destylacja tego, co w tych książkach jest, więc jeśli to już słyszeliście w naszej interpretacji, to pewnie warto sięgnąć ad fontes, jak to mówią, czyli do źródeł. Zdecydowanie. To dziękujemy za uwagę i pamiętajcie, że w opisie tego filmu znajdziecie kod rabatowy, który obniży cenę waszych zakupów w sklepie Instytutu Misesa o 10%, niezależnie czy kupujecie te książki akurat, które dzisiaj omawialiśmy, czy inne. Będzie on ważny przez tydzień od publikacji naszego filmu, więc najlepiej zasubskrybować nasz kanał na YouTube, żeby kolejne nasze filmy wam nie umknęły i tego typu okazji, żeby wam nie uciekły sprzed nosa. Trzymajcie się i do zobaczenia.